No dobrze, to tu jestem, tutaj, cześć wszyscy. Witam wszystkich dzisiaj. Będzie trochę krócej dzisiaj, ale mam nadzieję, że równie intensywnie. No dobrze, to czego żeśmy się ciekawego dowiedzieli na ostatnim wykładzie? Dużo rzeczy można literem zrobić fajnie. No można fajne rzeczy bliterem zrobić, ale jak wtedy należy myśleć o bliterze? No bo co? Czy pojedyncza operacja bliterowa jest ciekawa? No nie, no trzeba to sobie umieć tak zaplanować na. Czyli co? Czyli tak naprawdę chcemy zaprojektować jakąś większą operację i umieć zmapować ją na wiele operacji bliterowych, tak? Tak, czyli no tak jak sobie pokazywaliśmy to dodawanie z nasyceniem, to tam można, prawda, to wszystko na bitach pokazać, jak to zrobić. I później można to przetłumaczyć na operacje bliterowe. Widzieliśmy te nasze chunky to planar, też coś tam można było ciekawego zrobić. No i wydaje się, że co można ciekawego zrobić? Jak w ogóle myśleć o tak w kontekście. No właśnie, tak w kontekście tych wszystkich naszych operacji, to co było takie dosyć. Jak robiliśmy te chunky to planar, to jakie tam, jaka tam, z jakiej regularności w tych obliczeniach korzystaliśmy? Jak to równanie, które wpychaliśmy w litera, ono mniej więcej wyglądało? No, ono miało dwie formy, tak? My co? My rzeczywiście braliśmy A i B z pamięci, a C co robiliśmy z nim? To była jakaś stała. No tak, tak? Tutaj była stała, a to braliśmy sobie z pamięci, tak? To jest pamięć i pamięć. I w zależności od tego, co tam dokładnie robiliśmy, jak go dokładnie, znaczy z grubsza to wyglądało jakoś tak, prawda, że tutaj robiliśmy, no właśnie, coś przesuwaliśmy, tak, o jakieś k. I tutaj co mogliśmy zrobić? Mogliśmy sobie zrobić to w ten sposób, że na przykład zrobić to o c, prawda, lub b o jakieś j i na przykład nieprawda, że c. Tak? Takie rzeczy mogliśmy robić. Tak? Takie rzeczy dawało się wepchnąć, prawda? No bo mamy tego shiftera. Dla kanału A i dla kanału B mamy różne shiftery, więc można było to w ten sposób zrobić. No i tutaj w zależności od tego, jak te mintermy żeśmy zaprogramowali, to można było albo to, no właśnie, enda zrobić z tą stałą. No, tam można było tu dużo kombinować, ale to okazywało się, że to jest wyjątkowo, wyjątkowo ciekawa kombinacja, tak? No, tylko że to jest co? Blit w którą stronę? Do przodu czy do tyłu? O, do przodu, prawda? Do przodu, bo. Do przodu, bo co? Bo my zaczytujemy jedne słowo, drugie słowo i tam coś tam się shiftuje, prawda? A w drugą stronę, no to gdybyśmy chcieli tak zrobić, no to musimy puścić ten blit reversa, prawda? I pojechać go do ostatniego słowa, tak? Prawda? Więc to trzeba. No i tam plus te jeszcze maski wredne, prawda? To trzeba tam uważać. Znaczy to jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, tak? Nie, ale tego typu rzeczy okazywały się przy tych wszystkich manipulacjach, które tam miały za zadanie zrotować nam te bity w tych słowach. No, to było użyteczne. No i my widzieliśmy to wcześniej na architekturach systemów komputerowych, te triki, to one są gdzieś tam opisane w Hacker's Delight, tak? Czy po polsku uczta programisty, czy programistów, coś takiego. Tak się nazywała, tak się nazywa tam książka i tam jest dużo różnych tych dziwnych takich, prawda, dziwnych operacji na bitach w słowach, żeby to przyspieszyć. Więc mieliśmy jakieś takie kombinacje, co się przydawało. Mieliśmy też te rzeczy do liczenia, co? Do liczenia tych sum i wydaje się, że można dużo różnych innych dziwnych rzeczy policzyć, tylko to jest no, kwestia tej pomysłowości, no, tego, ile ma to nam blitów zjeść, bo nie możemy przeginać, tak? A co wpływało na wydajność blitera? Ktoś jeszcze pamięta? No pewnie wpływało to, ile on kanałów używa, tak? No to jest w miarę oczywiste. No, jeżeli potrzebuje wszystkich kanałów użyć,
to pewnie jest jakoś tak, że on tam 8 cykli wymaga, prawda, żeby to zrobić, czy tam co 2 cykle sobie zasuć się z pamięci kanał, prawda, tam jest później pipeline. Jeżeli pamiętacie, to był taki dziwny obrazek, który to pokazywał. Ojej, coś popsułem? Nie, chyba jeszcze nie. Aha, bo jestem w ogóle nie tutaj. Aha, dobra. Zaczynam psuć. Dobra, to co się tutaj działo? Tutaj był taki obrazek. Ten obrazek był tutaj. I chyba był tutaj, tak? I on tak mniej więcej opisywał, no, jak wygląda obłożenie kolejnych cykli pamięci, w zależności od tego, których kanałów używamy, tak? No i stąd można było się też dowiedzieć, że ten bliter jest z grubsza pipeline'owany wewnętrznie, tak? Więc tutaj jakoś widać, że... No może troszeczkę powiększę ten tekst, bo tak widzę, że mrużycie oczy tam z tyłu. Ale widać, prawda, że jak on zaczyna tutaj czytać, przypuśćmy, że mamy tą pierwszą sytuację, gdzie wszystkie cztery kanały wykorzystujemy, tak? Że on sobie co? Zasysa najpierw kanały źródłowe, później ma przerwę, później zasysa znowu kanały źródłowe, tylko kolejne słowo i w ósmym cyklu zapisuje do pamięci kanał wyjściowy, prawda? Więc w zależności od tego, jaki macie układ, to macie też różne obłożenie tych slotów, kolejnych slotów pamięci. O tym warto pamiętać, no bo to z grubsza wyznacza nam wydajność tego blitera, tak? Tu gdzieś jest jakiś taki prościutki wzorek, którym można sobie oszacować, no ile mikrosekund zajmie pojedynczy blit, prawda? No i wiemy, że pojedyncza klatka to jest z grubsza co? 25 milisekund, czyli 25 tysięcy mikrosekund. No więc jak już coś nam zaczyna bić ewidentnie po ilu? Po 50 milisekundach, czyli dwóch klatkach, no to już zaczynamy się zastanawiać, czy, no właśnie, czy to jest warte. Że być może wtedy trzeba jakoś ograniczyć rozdzielczość tego efektu bazującego na bliterze, tak? No dobra. To co? To co? To była pierwsza rzecz, że... Aha, i my to wykorzystaliśmy do tego, żeby zrobić efekty, co? Z pikselami 1 na 1 można było zrobić i rzeczywiście sobie je policzyć. A druga rzecz to, że wykorzystaliśmy sobie tego do czego? Do tego chunky to planar, tak? Żeby przekształcić postać jakąś pikselową na postać bitmapową, no i widzieliśmy, że to boli. To znaczy się, że trzeba z tym uważać. A czego tam się jeszcze ciekawego dowiedzieliśmy? O tym, jak komponować efekty z części, na których coś liczymy procesorem i jednocześnie liczymy bliterem. Czy można sobie przerwania, jakby reagować na przerwania blitera? Aha, czyli można zrobić tak asynchronicznie, że coś, po pierwsze, że można coś liczyć, tak, a bliter, jak skończy robić blita, to można wejść pod przerwanie i zapuścić kolejnego blita i wrócić do tego, co robił procesor, tak. Dowiedzieliśmy się też, że można zrobić, że tak naprawdę całą obsługę blitera można przerzucić na coppera, bo copper jest w stanie oczekiwać na zakończenie się blitu, tylko tam jest takie ograniczenie, że no co, no musimy się z tym wszystkim jakoś wyrobić w pojedynczej ramce, tak? Więc tam jest, być może byłoby dużo gimnastyki, żeby to zrobić. I ja, szczerze mówiąc, do tej pory tego nie wykorzystywałem. Może sobie zrobię jakiś eksperyment. Ale pojawiła się jeszcze jedna ważna rzecz, tak? Że co można było, jak można było obliczenia zrealizować? W postaci czego? Pipeline'y też. Pipeline, prawda? To znaczy się, że jak nasz efekt, jak go liczymy, powiedzmy, tak? On się składa z tej części, w której coś liczymy na procesorze i coś liczymy na bliterze, tak? No i to jest tam w czasie, tak? Rozłożone. No to my możemy zrobić to w ten sposób, że znowuż w czasie mamy rozłożoną, prawda? I mówimy, że pierwsza klatka, druga klatka, trzecia klatka, czwarta klatka, prawda? Że to jest CPU, blit. No ale teraz jak to jest nasz czas, tak? No to tutaj widać, że od tego momentu procesor się nudzi, więc tutaj wrzucamy
CPU, dalej blitera, czyli efekt, który nam by trwał, tak jak poprzednio mówiłem, 4 klatki jego policzenie, to tutaj robiąc pipeline ograniczamy to do 2 klatek. Tak, to znaczy co 2 klatki dostajemy, korzystamy z tego, że te zadania są, no oczywiście musimy to zbalansować, te rzeczy, tak, one muszą być mniej więcej tyle samo czasu zajmować, a co więcej, obydwie te rzeczy mniej niż 2 klatki, tak, powiedzmy, tak, żeby zajmowały. No i co, no i można w ten sposób generować klatkę, klatkę animacji co 2 rastry, tak. Więc to jest fajne, można sobie to w ten sposób zorganizować i rzeczywiście, jakbyście się przypatrzyli temu UV mapowi czy czemuś tam, to one dokładnie z tego faktu korzystają, tak. Gdybym chciał to zrobić tak uczciwie, sekwencyjnie, to ten efekt byłby niemiłosiernie wolny, tak. No dobra, to co? To tyle z przypomnienia. To co, to może byśmy się zabrali za grafikę trójwymiarową, tak? Znaczy za grafikę wektorową. To pytanie takie. To jakby się za to zabrać? Co my mamy dostępnego w Amidze, żeby zrobić jakąś grafikę wektorową? Pierwsze co ma Blitter, no to Blitter potrafi rysować linię, tak? No potrafi rysować linię. Powiedzmy, że tak, prawda? Czy to jest ten tryb, który by nas potencjalnie interesuje? No nie, bo chcemy ten tryb, który tylko krew będzie rysuje. A, bo tak naprawdę to my chcielibyśmy z Blittera z 2 rzeczy korzystać, tak? Rysowanie krawędzi. I ten do wypełniania. I wypełnianie, tak? O, tak byśmy chcieli to zrobić. No dobrze. To co? To mamy 2 zabawki i chcielibyśmy je jakoś zaprzeć. Ale one mają jakieś tam swoje. To nie jest takie proste. One mają tam swoje różne dziwne rzeczy. Znaczy się, tak wzięcie ich tak bezpośrednio, to powoduje, że na ekranie pojawiają się jakieś artefakty. No i to chyba łatwo zauważyć, że pojawiają się artefakty, no bo co? Gdybyśmy spróbowali narysować jakiś trójkąt, to co? To powiedzmy, że jakiś taki trójkąt. No i tutaj widać by było, że co? Że jakbyśmy linię narysowali tak po prostu, to by było do kitu, prawda? To by było do kitu. Więc po pierwsze to, co chcielibyśmy zrobić, to chcielibyśmy narysować krawędzie, tak? Czyli krawędzią byłoby to. No i powiedzmy, że to jest też ciekawe, ja tego nie pamiętam. Ja teraz nie pamiętam, czy jak Blitter, no właśnie jak to jest z Blitterem, czy jak on leci w lewą stronę, no bo tutaj mógłby być taki przypadek, tak? No powiedzmy, że taki byłby przypadek. A nie wiem, czy to jest co prawda poprawne, ale powiedzmy, że coś takiego. To ja teraz nie wiem, czy on będzie zapalał, jak będziemy w trybie krawędzi, czy będzie zapalał to, czy to. Wydaje mi się, że będzie w trybie krawędzi zapalał tylko wtedy, jeżeli będzie przechodził na dół. Tak, to znaczy on ma jakąś logikę zrobioną, kiedy on to zapala, tak? Więc gdyby tutaj przechodził na dół, to zapali, tutaj by zapalił to, tutaj by zapalił to, tutaj by zapalił to i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc wydaje mi się, że to działa. To znaczy się trzeba by było się temu jeszcze raz przyjrzeć, ale działa. No dobrze, to co tutaj nam się popsuło? No bo narysowaliśmy krawędzie trójkąta, prawda? Jaki będzie efekt działania, jak zaczniemy wypełniać od tej strony? O ten lichołek na górze się zmieni w linię? Tak, tutaj będzie dobrze, tu nam się wypełni, 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 no i tutaj nam się wypełni. No, to mamy pierwszy problem, tak? Czyli tak naprawdę to, co byśmy chcieli zrobić, to rysowanie krawędzi, ale też w trybie XOR. Tak? Żeby tego piksela wyksorować potencjalnie, tak? A tam jeszcze jest jakiś taki tryb, że można, że jest jakiś trik w Blitterze, że w ogóle pierwszy piksel linii można wyrzucić do śmieci. Tylko trzeba by było tam troszeczkę dokładniej pogrzebać.
jak to się robi. I to rozwiązuje też w pewnym sensie problem, tak? No to dobrze, to co? To pamiętamy, pamiętamy o tym, że no jest jakiś problem z tym, z tym pierwszym pikselem. Dobra. To okej, okay, to mamy. To potrafimy rysować trójkąt. Prawda? No. Hola, hola. A, no ale na pojedynczym bitplanie potrafimy. No a więc widać, taki psikus jest, że tak naprawdę to żeby narysować trójkąt, który ma kolor 15, to trzeba będzie go na czterech bitplanach, to będzie na wszystkich czterech bitplanach, trzeba będzie zapuścić to, narysować po pierwsze linię, a po drugie wypełnić. No to jest głupie, prawda? No to więc można zrobić coś innego i ja to rzeczywiście robię. Mam taki po prostu bufor, o taki bufor powiedzmy. I tutaj sobie rysuję ten trójkąt, tam gdzie mi powiedzą, gdzie miałem go narysować. Następnie, no co będę musiał robić? Powiedzmy, że tutaj z boku mam ten ekran, na którym już jest częściowo jakiś, prawda, jakiś tam da pary trójkąt. No nie wiem, czy akurat tak ten obiekt wygląda, to jest nieważne, tak? Ale mam tych parę trójkątów, no i teraz chcę ten trójkąt wrzucić tutaj, prawda? No jak można by było się za to zabrać? No po pierwsze, to ja nie chcę marnować mojej energii na to, żeby cztery razy, tak, bo powiedzieliśmy, że co, że to ma cztery bitplany. To co? To ja nie chcę marnować swojej energii na to, żeby cztery razy no, rysować krawędzie i cztery razy go wypełniać, więc robimy to tylko raz i to jest w miarę oczywiste, tak? No i teraz w zależności od tego, jeżeli go chcę nanieść, ten trójkąt tutaj, to mam problem. No a co jeżeli kolor będzie 1010? To znaczy się, że na tym bitplanie, na którym jest jedynka, to ja muszę to doorować, tą zawartość. A na tym bitplanie, na którym jest 0, to ja muszę zrobić co tam, negację, enda, coś tam, prawda? Muszę to generalnie wyciąć, wyzerować te bity tutaj, prawda? Więc, więc fajnie by było, żeby to było szybkie. Żeby to było szybkie, to po pierwsze to trzeba zrobić bounding boxa. I to chyba nie jest dla Was zaskakujące. No nie, no nie chcę całego tego ekranu, bo to on ma 320, załóżmy 320 na 256, to nie chcę całego tego ekranu. Więc żeby było szybko, to po pierwsze chcę zrobić bounding boxa. No to łatwo jest bounding, jak mam trzy wierzchołki, to trochę łatwo jest bounding boxa policzyć, prawda? To tutaj nie ma zaskakujących rzeczy. Ale, prawda, zauważcie, że tutaj jest krawędź. Się kończy, o tutaj, tu niebieski. A ja sobie bounding boxa biorę takiego, załóżmy. I teraz pozostaje pytanie, a czemu? Tu się zgadza, a tu się nie zgadza. Żeby było wyrównane do 16? Wtedy blity jest szybszy. Wtedy blity są szybsze, prawda? Nie trzeba tych głupich shifterów ustawiać, jakichś innych dziwnych rzeczy, tak? Więc po prostu to wyrównuję do 16, się nie cackam do 16, prawda? Zapuszczam tutaj to rysowanie, znaczy zapuszczam to rysowanie linii, wypełniam tego, wypełniam ten fragment, prawda? A potem w zależności od tego, jakiego koloru to ma być, to albo to wyorowuję, albo to tam, prawda? Albo wyrzucam te bity z tego docelowego ekranu, tak? Więc z grubsza wydaje mi się, że tutaj z grubsza opowiedziałem Wam w takim razie, jak to rysować. Jak po prostu wziąć i kolejne trójkąty dołożyć do ekranu, tak? No, resztę no możemy się temu przyjrzeć, temu kawałkowi kodu, prawda? Chociaż nie wiem, czy tam wyczytamy coś ultra ciekawego. Co, gdzie to jest? To jest w efekcie flatshake. No tam pewnie jeszcze będzie jakiś diabeł, prawda? Widać. Dużo bitera, prawda? Tu było dużo bitera. No tak, prawda?
tutaj mam jakieś ściany do policzenia. Aha, tak w ogóle to, to zauważcie, że tutaj wcale nie trzeba się zajmować trójkątami. Tak? I to nawet jest fajniejsze z punktu widzenia Amigi, bo tak naprawdę to, co my chcemy, to, co chcielibyśmy tutaj otrzymać, to może być wielokąt. Jakiś wielokąt. To nawet nie jest istotne, żeby on był wypukły tutaj, ten wielokąt. Tak, tak czy siak, jak narysuję sobie tutaj ten wielokąt, czyli powiedzmy, że to jest złożenie kilku trójkątów, tak? Złożenie ze sobą kilku trójkątów, o powiedzmy coś takiego. I tu jest ważna obserwacja, byleby one wszystkie były tego samego koloru. To jest istotne, tak? No bo ja będę korzystał z tego, że jak już to narysuję, to będę sobie to albo wymaskowywał, albo będę to dodawać, prawda? Więc mogłoby być, to może akurat nie było, może coś takiego. Aha, tylko to wtedy nie będzie zbyt ciekawe. O, mógłbym coś takiego, prawda, dorzucić. I nawet nie wiem, coś takiego. A mógłbym sobie spokojnie to narysować, tylko że tutaj to trzeba by było... Co? To musi być w ogóle spójne? Tutaj trzeba by było... Nie musi być spójne. To jest dobra obserwacja, to nie musi być spójne. Tak, to znaczy się, to mogłoby być coś takiego, że mam po prostu taki fragment, w którym mam, no nie wiem, coś takiego i coś takiego, tak? I byleby te dwie rzeczy były takich samych kolorów, to już jest good enough. Tak? Nie, bo po prostu zacząłem o tym myśleć, jak taka de facto dwukolorowa tekstura, którą tam łączymy. Jak się o tym w ten sposób myśli, to potencjalnie, nie wiem, łączenie takich pojedynczych fragmentów ze względu na kolor ma sens, żeby jakby tak. logarytmicznie, powiedzmy, robić tak. Znaczy widać, że tutaj jest, że ten algorytm, który ja zrobiłem, on nie jest jakiś super, tak? Znaczy, że tutaj zdecydowanie można chwileczkę się skupić, posiedzieć nad kartką i być może wymyśleć coś lepszego, w szczególności, tak jak mówiłem wcześniej, gdyby mieć taki preprocessing, który nam to rozłoży na wypukłe podsiadki, to można wtedy dużo ugrać. A, ale to zaraz jeszcze przypomnimy sobie. A czy to, co narysowałem tutaj, to nie jest dobre. Czemu to nie jest dobre? Czemu to nie jest dobre? No zobaczcie, jak się nam krawędzie ułożą. Jak to on teraz wypełni. Tam musiałbym umieć wymazać tą krawędź, żeby mi to wypełnił. Musiałbym umieć wymazać tą krawędź i tą krawędź. Ale tutaj to, czy musiałbym umieć podzielić tą krawędź na dwie części. Więc coś tutaj trzeba z jakiejś obserwacji skorzystać, prawda? Ale taką dobrą obserwacją, gdybyśmy sobie to jeszcze raz wymazali, jest to, że gdyby to był taki kształt, o, złożony z dwóch trójkątów, gdybym chciał to rysować trójkątami, to zauważam, że te krawędzie rysuję nieparzystą ilość razy, a tą krawędź rysuję parzystą ilość razy. Więc jakbym miał narysować ją parzystą ilość razy, to jej nie rysuję. I teraz to się ładnie wypełnia. To jakaś taka prosta obserwacja. Więc teoretycznie da się jakieś takie, prawda, większe poligony. Więc być może, jeżeli się da na poziomie siatki zoptymalizować tą siatkę, żeby używała nie trójkątów, a powiedzmy czasami czworokątów, czasami pięciokątów, prawda, to być może warto. Bo to nam zaoszczędzi liczbę blitów, tak? Znaczy, o ile to rysowanie linii, no ono nie jest ultra szybkie, prawda? Ale jest zdecydowanie ono jest tak około 10-krotnie szybsze niż rysowanie tego przy pomocy procesora. No to jest wystarczająco szybsze, tak, żeby to... Jest jeszcze jedna uwaga, o której nie powiedziałem. Jak mówiliśmy sobie o bliterze, to myk jest taki, że jak się blituje, to można jeszcze dorzucić pattern, którym się wypełnia. Pattern bitowy. To znaczy się, że w tym miejscu, w którym miałyby się pojawić jedynki, to nie pojawią się same jedynki, tylko jakiś wzorek, który się w którymś BLT dacie umieści. Ja nie wiem, czy to jest użyteczne. Nie eksperymentowałem z tym. Tak?
więc wam nie powiem. Być może tam jest jakiś ukryty skarb, z którego można skorzystać. To jest tylko do wypełniania. Tak, to jest tylko do wypełniania. Można tym wypełniać zarówno obszary, jak i można tym wypełniać linie. W sensie, że on na kolejne piksele linii będzie nakładał kolejne bity z tego 16-bitowego słowa. Okej, okay. Czyli jakieś, jak to się mówi, maszerujące mrówki, czy coś takiego dałoby radę zrobić? Może. Może. Może by dało radę zrobić. Nie wiem. Tak, chyba tak. Chyba tak. A czy tylko ten cykl byłby taki, prawda, że 16 tylko tak. Ale tak, wydaje mi się, że w programach graficznych na Amigę widziałem właśnie coś takiego, że jak się pokazywał jakiś, że się jak coś zaznaczało, to właśnie się przesuwały takie linie, czy takie maszerowały mrówki po krawędziach tego, co się zaznaczało. Więc wydaje mi się, że tak, że to jest możliwe. No dobra, to co? To chyba mamy podstawę już, no nie? Wiemy, z czym walczymy, ale jeszcze sobie przyjrzyjmy, czy to ma jakiś sens. A widzicie dużo jakichś takich niskopoziomowych optymalizacji, gdzie tam patrzyłem w ten assembler, biłem to certy. To już jakby nieważne, czemu to tak brzydko wygląda. A to jest zapewne rysowanie. Aha, tutaj widzicie, bounding boxa liczę. Tutaj rysuję krawędź i to widać, prawda, line mode, one dot, tak, żeby mi tylko jedną kropkę generował w danym wierszu, tak, w danej linii. Tutaj są jakieś bity mówiące always up or left, sometimes up or coś tam, no to konfiguruje oktaw, to znaczy się to jak ta linia tam wychodzi, tak, bo ona w zależności, który z czterech oktantów trafi, to tam trzeba ją inaczej skonfigurować, więc to jest mnóstwo jakiejś, no jak ktoś widział Bresenhama, jak ktoś kiedyś napisał algorytm Bresenhama i spojrzy w to nie będzie czuć się zaskoczony, w jaki sposób to trzeba skonfigurować, no a później jest tam wrzucenie po prostu w ten, znaczy to pisałem na podstawie procedury rysowania linii, którą mam normalnie w bibliotece, tak, więc to jest jakby szczególny przypadek tamtego. Zoptymalizowany pod potrzebę. Tak, więc tutaj się jakiś estymuje błąd, znaczy trzeba było mu policzyć błąd i tak dalej z tego algorytmu. Znaczy, warto wspomnieć na to, że ten wartość początkową tego błędu my inicjujemy w linii 223, z tego co pamiętam. Tak? To jest chyba błąd początkowy. To jest chyba błąd początkowy. I teraz ten błąd początkowy, w zależności od tego, jak go ustawimy, to można robić subpixeling. Można robić z podpikselową dokładnością, można rysować linię. Wtedy jak się obiekty bardzo wolno poruszają, bo tak jak będą się obiekty bardzo wolno poruszać, to będzie widać, jak ta linia tak skokowo pyk, 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 prawda? Więc będzie takie skoki. Jak się to zrobi subpikselowo, to elegancko ta linia będzie, te pikse, ten skok, tak, ten skok, tak, o, jeszcze tak zrobię, tak, no bo jak nie będziemy mieli subpikselowej dokładności i na przykład będziemy chcieli narysować linię, no to wyobraźmy sobie, że te piksele są w miarę odległe od siebie, tak, i rysujemy od takiej do takiej, no to animacja w pierwszej chwili zobaczymy coś takiego i powiedzmy, że to się dzieje powoli, tak, no to w jednej klatce zobaczymy to coś takiego, przeczekamy cztery klatki i zobaczymy tą czerwoną linię, prawda? Więc to trochę słabo wygląda, prawda? A my byśmy tak naprawdę chcieli, no ale to są dwa piksele, tak, koło siebie. No więc jakby wydawałoby się, że nie mamy innego wyboru. No ale okazuje się, że jak się odpowiednio skonfiguruje to nasze rysowanie linii, to jesteśmy takie stany pośrednie. I wtedy te schodki na tej krawędzi będą troszeczkę inaczej wyglądać i one będą tak ładnie płynąć, tak, i to będzie bardziej elegancko. Znaczy, no, dzisiaj to mamy anti-aliasing, tak? Jakby anti-aliasing nam to rozwala, tak, ale nic z oczywistych względów anti-aliasingu mieć nie będziemy, tak, więc no nie jest to złe rozwiązanie. No później co? Tutaj widać align to world, tak jak mówiliśmy o tym wypełnianiu, tak? Align to world boundary, a i co?
wypełnianie, a później w zależności od tego, czy, no właśnie, w zależności od tego, czy mam 0, czy mam 1, to albo dorowuję, albo albo usuwam, tak? Więc to jest to. A później czyszczę sobie ten obszar, ten mój obszar roboczy, który sobie wyznaczyłem, tak? Na samym końcu czyszczę to, co jest tutaj w czerwonym. Tak, więc to jest rysowanie. Reszta magii, a to jest to, żeby co zrobić, żeby ten obiekt jakoś się poobracał, prawda? Żeby coś się tam ciekawego działo. Ale to może sobie przypomnijmy w ogóle, bo to jest, tak mówię, ale my tego efektu jeszcze nie widzieliśmy, no nie? To może go sobie spróbujmy zobaczyć, ten efekt. Co, jak on działa? Znaczy widzieliście już go, tak? Więc to nie jest tak, że on jest jakimś zaskoczeniem. Nie wireframe, tylko patrzę. No, tutaj troszeczkę jest tak, że jest lipa, bo co? Bo ten obiekt jest wypukły, prawda? Ja, żeby was przekonać, że tu się coś ciekawego dzieje. Znaczy, inaczej. To jest obiekt wypukły, to prawda. Faktycznie przyznaje się bez bicia, ale można tutaj podłączyć również obiekt niewypukły i też będzie dobrze działać. No to zobaczmy, co się tutaj dzieje. Pi razy drzwi bierze nam ten obiekt, zżera koło 164 raster line'ów na transformację i koło 669 na narysowanie. Czyli widać, że rysowanie tutaj dominuje, tak, w tym efekcie. Zdecydowanie jest nieprzyjemne to rysowanie. Możemy też zobaczyć sobie flat shade'a, tylko i chyba jest ten sam obiekt podczepiony, ale nie mam pewności. Jest ten sam obiekt i można sobie zobaczyć, że to jest ten sam obiekt. I popatrzcie teraz, że co, że troszeczkę szybciej on działa, bo tutaj co mam draw and fill, one biorą 134 plus 291, tak, versus 134 plus ile tam było? 291, no to widać, że to jest, prawda, tam o paręnaście, parędziesiąt być może nawet procent mniej, tak? Więc tutaj rzeczywiście korzystam z tej właściwości, że mogę coś narysować jednokrotnie. Tak, że mogę krawędź tego obiektu narysować jednokrotnie i go wypełnić. A czy nie obiektu, no jakby są już grupy ścian, tak? A jeżeli ten obiekt jest wypukły, no to powstają mi po prostu takie łatki w buforze. Wypełniam te łatki i wskakuję na następny bit plan i tak dalej, i tak dalej. Więc to można jakoś podoptymalizować, można się tutaj pobawić. Ale to, co ciekawego chyba widzimy tutaj, to po pierwsze, no jest jakieś cieniowanie. No, cieniowanie jak cieniowanie. Czyli się, no widać, że co? Że światło jest pewnie mniej więcej w tym samym miejscu, co kamera. Tak? I jakoś jest liczony kąt między, w związku z tym jest jakoś liczony kąt między kamerą, no, światło, jak światło i kamera są w tym samym miejscu, tak naprawdę kąt między światłem i ścianą, to jest to, z jakim kolorem będę to rysować, ale ponieważ nie lubię marnować, prawda, tego, co liczę, to jeszcze możemy skorzystać z tego faktu, że jak się policzy ten kąt i ten kąt jest tam ujemny czy jakiś, tak? No wyobrażamy sobie tą ścianę, tak? Wyobrażamy sobie tą ścianę. To co? Jak ta ściana jest, tu jest wektor normalny, prawda? Jak ten wektor normalny, prawda, jest tak, i tutaj mam ten drugi, no, powiedzmy światło, prawda? No to jak są tak, to co? To ta ściana jest jasna, prawda? Jak się ta ściana przesuwa, no to tutaj już zaczyna być ciemna. A jak tak ma ta ściana, to co?
To jest obrócona do nas tyłem. Jak jest obrócona do nas tyłem, to może nie warto jej rysować, bo pewnie jest zasłonięta przez coś tam, tak? Więc będzie troszeczkę takiego liczenia. Jest backface cooling po prostu zrobiony, tak? Klasyczny backface cooling z grafiki komputerowej. Więc tam wystarczy co jakiś iloczyn skalarny policzyć, czy jakiś tam, nie pamiętam, prawda? Gdzieś to jest tu zapisane. I z tego iloczynu skalarnego możemy sobie odzyskać kąt między wektorem normalnym ściany, a tym wektorem prowadzącym od naszego światła, tudzież kamery, prawda? I możemy sobie tym jednocześnie wywalić ścianę i jednocześnie pocieniować ścianę, tak? Jednocześnie nadać im jakiś kolor. No i tak to zostawmy i po przerwie przyjrzymy się temu, jak pod spodem się robi te wszystkie rzeczy związane z tymi przekształceniami. No bo ja to liczę w czasie rzeczywistym. Znaczy niektórzy oszukują i po prostu stwierdzają, że tych danych jest na tyle mało, tam co będziemy tam liczyć, prawda? Weźmy sobie to wszystko, zrzućmy do tablicy, skompresujmy jakiś delta compression, zróbmy, prawda, i tam będzie dobrze, prawda? Tudzież niektórzy, tak jak w Eonie, stwierdzają, a co tam w ogóle będziemy o takich rzeczach myśleć, weźmy sobie, zróbmy tak, co oni tam bardzo specyficzną rzecz robią i to jest poniekąd pomysłowe. Oni całą scenę prerenderują sobie na PC-cie, a później rzutują sobie całą scenę, wszystkie trójkąty sobie rzutują na 2D, a następnie sobie zbierają w pewnym sensie siatkę. Tak, to znaczy tego, co zrzutowali, na 2D, dzielą odpowiednio na trójkąty, tam chyba korzystając z binary space partitioning. Tak? Aha, dzień dobry. I otrzymują takie siatki, tylko te siatki. Możemy sobie później obejrzeć gdzieś tam po zajęciach jeszcze to demo i zobaczyć, co oni tam zrobią. To jest gdzieś u nich wyjaśnione. Ja nie wiem, tam chyba gdzieś na stronie zajęć ja podrzucałem wyjaśnienia, jak zrobione, jak oni to zrobili w TLBO. Nie? To jest dosyć ciekawa technika. Dobra, to zróbmy sobie przerwę. No dobrze, to co? To właściwie pozostało nam pobawienie się. Pobawienie się czym? Wierzchołkami, nie? I krawędziami, i czyli jakby w domenę, która już jest całkowicie w pewnym sensie no niezależna od hardware'u Amigi. Znaczy w takim sensie jest zależna, że jest zależna od tej naszej Motorola 68000, tak? I to jest naprawdę mocno zoptymalizowane, tak? Znaczy wydaje się, że no może tam coś jeszcze da ugrać, ale to już będzie takie bardzo wtórne, to już będzie tam dobijanie ostatnich 5%, ale to może mi się tylko wydaje, może trzeba było zrobić jakieś takie review i zrobić. No to dobra, to zaczynamy sobie coś przypominamy ciekawego z... Bo rozumiem, że większość z Was była na podstawach grafiki. A kto był na podstawach grafiki komputerowej? No dobrze. No to... Aha. Ojej. Może niech pan pytał o konkretne koncepty. No nie, no a jakby ten koncept, czy jakby jesteście zaznajomieni z tym konceptem tych macierzy przekształceń? Tak, no bo tam się pojawia kilka takich, bo one mają bardzo ciekawe właściwości, tak? Znaczy to nie jest oczywiste, bo te transformacje one mają taką cechę, że daje się odwracać, no? Daje się mnożyć te macierze i co? I no możemy sobie taki kawałek zobaczyć kodu, ja go gdzieś tutaj znalazłem. Tylko muszę jeszcze odzyskać kontrolę nad kursorem.
Więc jeżeli mamy teraz Update Object Transformation, to tutaj coś się ciekawego dzieje, prawda? Co się tutaj ciekawego dzieje? No popatrzmy sobie, ok, no mamy jakiś ten obiekt, prawda? Ten obiekt tam zawiera parę macierzy 3D. Jakie są, jakiego rozmiaru są te macierzy 3D? W sensie, to jest na kwaternionach, czy... Nie. To jest po prostu na zwykłych, to są zwykłe przekształcenia takie macierzowe. Jakiego rozmiaru są te macierze? 3x3. Nie no, 4x4. 4x4, bo w nich jeszcze czy tych macierzach... Czy możemy zobaczyć, ale wydaje mi się, że... Znaczy tak w grafice komputerowej standardowo to 4x4, ale ja uznałem, że mi ostatni wiersz nie jest potrzebny. Tak? Do niczego, bo on jest z reguły nudny, tak? Ale jak zobaczycie gdzieś w książkach, to te macierze do grafiki trójwymiarowej, one są z pewnych przyczyn 4x4, tak? No i co ja tutaj trzymam? No trzymam przede wszystkim ten trzon, którym sobie przekształcam. Robię, co tutaj mogę zrobić przy pomocy tego kawałka 3x3? Mogę sobie zrobić rotację. Rotacja X, rotacja Y, rotacja Z. Jakbyśmy się popatrzyli tym rotacją, to nie jest coś jakiegoś super, super ciekawego, tak? Chyba. No to jakieś tam złożenie trzech macierzy, z których tam odpowiednio obracamy wokół jednej. Na Wikipedii to wszystko jest. Jest to w książkach opisane. Nie będę wam tego mówić, prawda? Natomiast być może to, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to jest to, że no, my nie mamy liczb floating point, jak już prawda, zdążyliście sobie tam się dowiedzieć gdzieś na drugim wykładzie. A co więcej, to jak patrzyliśmy się na te nasze macierze, to tutaj wszystko ma po 16 bitów. To tak trochę mało. To nie dosyć, że nie floating point, to jeszcze ma po 16 bitów, prawda? No to jak myślicie, w jakim formacie są te liczby? 4.12. No nie? 4.12, dlatego że to oczywiście są pewnego rodzaju ograniczenia, ale przy obrotach zasadniczo nas co? Te wartości, które zostaną tutaj umieszczone, ponieważ to są wszystko sinusy, kosinusy, prawda? No to tam jakoś z grubsza minus 1 do 1 jest ta dziedzina, być może troszeczkę większa, być może troszeczkę mniejsza, prawda? Coś mniej więcej w ten deseń. Więc tutaj zdecydowanie dokładności potrzebujemy na dolnych bitach, tak, żeby to wszystko robić. No reszta jest jakaś taka oczywista, prawda? To znaczy się, jak tutaj mnożymy dwie rzeczy, to mnożymy dwie 16-bitowe rzeczy, to powstaje nam liczba, która jest 8.24. Tak, więc później trzeba ją tam znormalizować, czyli doprowadzić znowu do formatu 4.12, tak? No i tam jakiegoś tam rotacja bitów, jakiś swap, prawda, żeby to szybko poszło, jakaś wstawka assemblerowa, tam, prawda, jakiś blast from the past, prawda, czyli tam z początku semestru przypominamy sobie, co tutaj się działo, prawda, zakodowane, ale to jakby się przyjrzeć tym, jakby to zobaczyć w assemblerze, jak to, co zostało wygenerowane, to wydaje się, że ten kod jest ok. No, nie ma się tam do czego przyczepić za bardzo. Tak więc mamy jakieś, prawda, tutaj widać, że namiętnie korzystam z tego M++, ponieważ ten tryb adresowania taki tam z postinkrementacją jest tańszy niż no. Ale tu mówię, to wszystko wychodzi, jak się spojrzy na assembler. Czemu to jest takie, a nie inne. Co tutaj jest jeszcze? Load reverse rotate, prawda, czyli, no bo co, jeżeli złożę ze sobą te macierze, tak? Jak to jest z tym składaniem macierzy? Ono nie jest zasadniczo takie przemienne. No nie, więc żeby odwrócić tą transformację, powiedzmy, że co, że mam taką macierz i mnożę sobie razy jakiś wierzchołek, tak? Jakiś wektor i powstaje mi wektor prim, prawda? To żeby sobie zrobić z tego wektor prima, to muszę sobie zrobić co? Rz do minus pierwszej razy ry do minus pierwszej razy rx do minus pierwszej, tak? Razy v. Chyba tak to szło. Tak mi się wydaje.
No mówię, teraz nie pobudzałem intensywnie pamięci przed tym wykładem, ale moje ślady pamięciowe na to wskazują. I wskazuje również na to, być może tutaj również ten komentarz w linii 17, tak? No bo, okej, okay, to jeszcze szybciutko, co się tutaj dzieje. S to jest macierz skalowania. Macierz skalowania, czyli mogę sobie ten obiekt tam w jakimś wąskim zakresie powiększyć lub zmniejszyć. No w wąskim dlatego, że mam 4 bity tylko na część całkowitą, tak? I tam jeszcze musi być znak, więc to widać, że od minus 8 do plus 8 da się to przeskalować, więc mniej więcej. Zresztą trudno powiedzieć, po co więcej. Tak, to znaczy się, no bo co, mam zakryć cały ekran, żeby było 8 razy większe, no to trochę bez sensu, tak? Znaczy ma sens, żeby zmniejszyć, żeby on się gdzieś tam ten efekt, znaczy w tym efekcie, żeby się ta bryła jakoś tam bardzo pomniejszyła do tego stopnia, że można by było zakryć sprite'em i stwierdzić, że zniknęła, tak? Już, tak? No dobra, co się tutaj ciekawego dzieje? Po pierwsze, żeby przekształcić, tak, bo tutaj widzimy w dziewiątce object to watch. Co to znaczy? To znaczy się, że mamy kilka układów współrzędnych, tak? Takim układem współrzędnych no jest co? Jest układ świata. Jest układ świata, więc mamy układ świata, tak? No to co? To ja mam jakieś przekształcenie, które. No a obiekt ma swój własny układ współrzędny, tak? Więc jeżeli mam teraz obiekt, to żeby go przekształcić do przestrzeni świata, no to ja go muszę tam odpowiednio obrócić, skalować i go gdzieś przesunąć i go gdzieś umieścić, tak? Więc on gdzieś, jeżeli to jest ten mój, prawda, współrzędne świata, no to wiadomo, że on tam gdzieś może być tutaj, ten obiekt tak obrócony, prawda? Więc ja muszę mieć te wszystkie rzeczy, które go przekształcą do tego świata. Z drugiej strony w tym świecie mam gdzieś kamerę, tak? Ona gdzieś sobie tutaj jest, prawda? Ja patrzę na nią kamerę, to co ma kamera, prawda? Kamera się patrzy, ona ma jakąś taką orientację przede wszystkim taką oraz mówi, gdzie patrzy, tak? Więc ona sobie tutaj, prawda, w tą stronę patrzy, prawda? Ale ona też może mieć, może sobie różnie tam. No i oczywiście ona ma jakiś tą, no nie paspartu, tylko chyba teraz już przesłonę, tak? Czy no chyba tak, prawda? Znaczy, no ma jakąś tą płaszczyznę, na którą się rzutuje, tak? Rzutuje to wszystko, tak? Więc to gdzieś trzeba tutaj pouwzględnić. Więc wydaje się, że te RX, RY, RZ, no to są te nasze macierze obrotów. Później macierz skalowania i na końcu macierz transformacji. Tylko że tutaj nie ma jakby, to jest trochę głupiej zrobione niż w książkach, tak? Jeżeli byście to robili w OpenGL-u, to tam będą rzeczywiście 4x4 wszystkie macierze. I będzie taka osobna macierz transformacji, która będzie wyglądać w jakiś taki sposób, że ona chyba jakoś tak wygląda. Tak? Chyba w taki sposób ta macierz transformacji wygląda. Tak, no macierz skalowania to ona jest prosta. Macierz skalowania to ona wygląda jakoś tak, SX, SY, SZ, tak, wszędzie indziej są zera. Ale to mówię, to możecie sobie spokojnie, są naprawdę świetne książki na ten temat, jeżeli potrzebowalibyście sobie to powtórzyć. Dobra. Ktoś chciał, to ja mogę podlinkować, bo kiedyś tam kupowałem, ale tego. Byłem na zajęciach, to taki podręcznik klasyczny właściwie do grafiki. Znaczy jest ten podręcznik grafiki, ten klasyczny, a jest jeszcze taki jeden, ojejku, Primer on 3D Graphics czy coś takiego. Ja pamiętam, jak wygląda okładka, nie pamiętam tytułu, więc mogę wam to podlinkować, to jest świetna książka. To co ja mogę podrzucić, to też pamiętam teraz, tylko że na okładce był taki tygrys. No dobra, no to zobaczymy, prawda? Ale tam to wszystko jest. No dobrze, to po co to wszystko? Po co cała ta zabawa? Ja potrzebuję mieć parę rzeczy.
potrzebuję mieć coś, co mi... No bo co, jeszcze jakaś taka obserwacja. Jak mam transformację, która mi... Jak mam transformację, to powiedzmy, że tu jest tak. Tu jest nasz świat. Tu jest mój obiekt 1, obiekt 2, obiekt 3. I tu jest kamera. Tak? To ja mogę, prawda, przygotowując taką macierz pojedynczą, ja mogę sobie tą macierzą, prawda, one mają dobre właściwości, dają się łatwo odwracać. Zdaje się, że chyba, żeby zrobić w tą stronę, to muszę policzyć coś takiego, żeby policzyć w tą stronę, to transpozycja wystarczy? Nie pamiętam teraz, ale wiem, że łatwo daje się policzyć w drugą stronę tą macierz i że można to zrobić, tak? Więc mam jakąś macierz, którą nazywam obiekt 1 do świata. Tak? I taką notację sobie przyjmuję, żeby pamiętać, co mi ta macierz robi, tak? No i ostatecznie mam macierz, która mi bierze ze świata do kamery, tak? Więc jeżeli teraz chcę zrzutować sobie dany obiekt do przestrzeni kamery, no bo to mnie interesuje, tak? Gdzie on w tej przestrzeni, ta kamera jest w pewnym sensie statyczna, jej pozycja się nie zmienia, ja po prostu chcę zobaczyć w jej polu widzenia ten mój obiekt, tak? No to potrzebuję zrobić co? No potrzebuję wykonać tą ścieżkę dla każdego obiektu, czyli chyba potrzebuję ze sobą złożyć, i to teraz też trzeba pamiętać. Chyba jest jakoś tak, co jest mało oczywiste, tak? Ale to chyba. To jest oczywiste, jak aplikujemy, jak jeszcze po prawej stronie dorzucamy sobie ten nasz wierzchołek, nie? No to aplikujemy tak, że o tak właśnie. Tak, prawda? O tak. No, więc tutaj trzeba, jakby ta biegłość w obsłudze tych macierzy się przydaje i to czasami się potrafi zapomnieć, ale z grubsza to jest tak zrobione. No więc jakieś tutaj, dobrze, to są jakby takie podstawy tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, a to, co jest nieoczywiste, to, że się trzeba napracować na tych naszych floating pointach, tak? Które są właśnie na 4.12 i teraz trzeba by było sobie jeszcze zobaczyć, jak to jest z tym wektorem translate, tak? Czy ten wektor translate, a teraz nie pamiętam, czy te liczby są 12.4 czy 4.12, tak? W sensie, ile tam jest, na którą część jest przeznaczone więcej bitów. No więc to są tego typu wybory, żeby to zrobić, tak? Dobrze. Ok. To co tutaj ciekawego można zaobserwować, jak się już z tym walczy? Już tylko muszę. Ok. To co? Jak wykonaliśmy robotę związaną z obliczeniem tych wszystkich macierzy, tak? Już mamy te wszystkie macierze. To co, wypadałoby wierzchołki obliczyć? To? Nie. Nie. No właśnie nie, popatrzcie. Ja tutaj sobie liczę to wszystko, po czym mówię update face visibility, update vertex visibility. O co kurde chodzi? No to dobrze, to patrzymy, co się dzieje. No, to co jest mało oczywiste, to, że ja mogę zrobić, co następuje. Mogę, skoro mam macierz obiektu do świata, to mogę w łatwy sposób wyznaczyć również tą drugą macierz. Tak? I analogicznie tutaj mogę w drugą stronę macierz wyznaczyć tak, o w tą stronę. Więc widać, że mogę tak naprawdę kamerę i to jest tanie.
Znaczy jak już policzy, to macisz, no to kamera to jest prosta sprawa, kamerę mogę sobie bam, zmapować do tej przestrzeni obiektu, tak? Czyli tutaj gdzieś mam ten obiekt, który jest tam gdzieś obrócony jakoś i tą, prawda, kamerę tam bum do jego wstawiam, tak? Więc on sobie siedzi statycznie, ja go w ogóle nie ruszam, prawda? Tylko mu się nagle pojawia kamera, o tutaj, prawda? No to skoro ja wiem, że kamera jest tutaj, to co ja mogę zrobić? To ja mogę sobie policzyć. Prawda, dla każdej ściany tego obiektu, mogę sobie policzyć, z której strony patrzy na niego kamera, już w jego przestrzeni, tak? Nie robiąc żadnej transformacji na wierzchołkach. Nie dotykam w ogóle, nie obróciłem jeszcze wierzchołków, tylko po prostu przeniosłem kamerę do przestrzeni tego obiektu. I na każdym obiekcie mogę to z osobna zrobić, do jego przestrzeni przenieść tą kamerę. Jak przeniosę tą kamerę, no to mogę wyliczyć jakiś taki wektor między każdym wierzchołkiem a tą kamerą. Tak? Mogę to wyliczyć i mogę sobie policzyć w związku z tym. Aha, no i tak muszę jeszcze pamiętać o tym, żeby wektor kamery, to znaczy się w którą stronę ona patrzy, żeby też zrobić transformację. Czyli się nie tylko muszę wiedzieć, gdzie jest ta kamera w przestrzeni obiektu, ale również w którą stronę patrzy. Tak? I teraz biorę sobie to, w którą stronę ona patrzy i składam to z wektorem normalnym do ściany, tak? Z wektorem prostopadłym do ściany każdej. No i co robię? No i robię, liczę sobie ten mój dot product, tak? Czyli iloczyn skalarny, no i z iloczynu skalarny, tutaj widać, prawda, że tam trochę brzydko mu zrobiłem, trochę mu tam w assemblerze wyperswadowałem jakieś rzeczy, ale z grubsza chodzi o to, żeby policzyć sobie żeby policzyć sobie ten kąt. Na podstawie tego kąta między wektorem kamery a wektorem normalnym do ściany, to jest to, o czym wam mówiłem, tak? Można sobie policzyć ten kąt i na podstawie tego kątu ja wiem, czy ściana jest obrócona tyłem, czy nie jest obrócona tyłem. Jak jest obrócona tyłem, to ja jej bardzo nie chcę rysować. Tak? A jeszcze tutaj, prawda, mam jakieś triki polegające na tym, że z tych wszystkich obliczeń jeszcze potrafię natężenie światła policzyć w jakiś tam sposób, mało skomplikowany, tak? Trzeba mu się temu przyjrzeć, ale to, co się tutaj dzieje ciekawego, to na każdej ściany mam flagi, czy ta ściana jest widoczna, czy ona nie jest widoczna, tak? Tudzież jaki ma kolor. Tak, jak jest niewidoczna, to ma -1, a jak jest widoczna, to ma kolor jakiś tam. Od 0 do 15, czy raczej od 1 do 15, bo 0 nie jest zbyt użyteczne, tak? No to dobra. To tutaj to, co ciekawego zrobiłem, to jeszcze nie, w ogóle nie przetwarzałem wierzchołków tego obiektu w żaden inny sposób, niż policzyłem sobie wektory, niż policzyłem sobie wektor odległości. Aha, bo tutaj coś jest ciekawego. Się dzieje. Co ja tutaj ciekawego zrobiłem? Ach, ja sobie chyba biorę w takim uproszczeniu dużym jakiś wybrany wierzchołek z tej ściany. Pierwszy wierzchołek z tej ściany. I w taki sposób liczę ten wektor od kamery, który będzie mi wyznaczać kąt. To jest good enough. To oczywiście nie jest dokładne, to pewnie można by było zrobić lepiej, ale good enough nie było, że nie było widać żadnych artefaktów na tych obiektach, tak? Natomiast żeby pokazać, że to rzeczywiście działa, to nie wiem. No, no to co? To teraz jak już mam tą informację o ścianach, to chciałbym sobie oznaczyć wierzchołki, które... Jak już wiem, które ściany są niewidoczne, to teraz chciałbym sobie oznaczyć, które wierzchołki należą do ścian, które są niewidoczne. Tak? I tutaj wszędzie, jak widzicie, pojawia się jakiś -1. I czemu ja lubię -1? I co więcej, jak sobie zobaczycie w vertex fluxy, to vertex fluxy są znakami, są bajtami. I to wynika z pewnej rzeczy, na którą trzeba by było zwrócić uwagę. Otóż Motorola 68000 ma bardzo specyficzną instrukcję. Bardzo specyficzną instrukcję. Ona lubi
jak minus 1 to jest true albo false, prawda? A 0 to jest false. Bo ona tak lubi, Motorola. Tak? I to jest bind. Bo wtedy można robić instrukcję, która się nazywa na przykład set true.b a 0. Tak, to na przykład A plus. Tak, co oznacza się, że jeżeli poprzednia rzecz był, że jeżeli poprzedni warunek był spełniony, to ustaw A0 na to co jest pod adresem A0 na minus 1. Tak, gdybyśmy to chcieli zrobić tak ładnie, żeby tam była rzeczywiście jedynka, a nie minus jedynka, to wtedy to tam zamieni na jakiś instrument. Będzie mniej wydajne. Warto o tym triku pamiętać. Znaczy tam, tam w Intelu też nie było wcale lepiej, prawda? Znaczy było trochę lepiej. Bo on ustawiał 0 albo 1 przy pomocy tej dziwnej instrukcji, tak? Ale też tylko i wyłącznie na bajcie. Tak? No to warto o tym wiedzieć, bo to nadaje kontekstu, dlaczego się tutaj wszędzie lubią pojawiać minus jedynki w tym kodzie, tak? I czemu ja w ogóle trzymam osobne tablice jeszcze bajtów, tak? Osobne tablice bajtów trzymam dlatego, że indeksowanie później jest łatwe, bo ja wystarczy, że zrobię a0.d0.l i już nie muszę tego d0 razy nic mnożyć. Tak, więc to też warto o tym pamiętać. No więc tam mówię, tam tu jest mnóstwo jakichś niskopoziomowych optymalizacji wrzuconych. No dobrze, ale ja tak zanudzam o tym, to teraz widać już, co się dzieje. Jak ja to policzyłem, to co? To w końcu mogę się zabrać za wykonywanie prawdziwej roboty. Tak, liczenie macierzy było względnie łatwe, bo tych macierzy nie jest dużo i ta liczba operacji tam jest w miarę nieduża, natomiast już wierzchołków jest dosyć dużo. Więc najlepsza optymalizacja to taka optymalizacja, żeby nie liczyć w ogóle. No to korzystając z tej złotej zasady, prawda, to ja nie liczę w ogóle tych wierzchołków, których w ogóle nie będę potrzebować. No i dalej już jest prosta sprawa. Wyjmuję tylko, co ja tutaj będę robić. No popatrzcie, co ja robię. Wyjmuję z flagi, jak mam policzyć, to liczę, a jak nie, to wierzchołka nie ma. Nie obracam w ogóle, bo nie potrzebny do niczego, nawet nie kopiuję, tak? Więc tutaj jest od razu przekształcenie perspektywy zastosowane. No to też nie jest najładniejsze, bo ja coś tam zakładam szczególnego, prawda? Więc ten kod jest taki dosyć mocno przybetonowany, żeby go troszeczkę uogólnić, to należałoby nad nim popracować. No ale pozostaje pytanie, czy uogólnienie nam coś da. W takim sensie, czy ja rzeczywiście chcę na Amidze 500 mieć sceny składające się z dziesiątek obiektów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, jak możecie się domyślać, to na tym procesorze może nie dać rady, tak? Żebyśmy mieli silniejszy, już 20, prawda? To może by było fajnie. No i tu jedyne, co pozostało na sam koniec do zrobienia, to co? Będziemy mieli algorytm malarza. Jak algorytm malarza działa? Painter's algorytm. Zaczynamy od tła? Zaczynamy od najdalszych planów, tak? Czyli co? Sortujemy ściany po zecie od najdalszej ściany do najbliższej ściany i w tej kolejności będziemy rysować te ściany, tak? No bo zakładamy, że po prostu będziemy musieli robić overdraw, tak? No i to jest niestety, ten overdraw jest niestety niezbędny, jeżeli chcemy zrobić. Jeżeli chcemy rysować, że obiekty, które są niewypukłe, to overdraw musi być, tak? Można oczywiście z tego overdrawa, nie trzeba go jakby. On nie jest niezbędny, ten overdraw, bo co? Bo można by było użyć jakichś sprytniejszych technik. No ale jaka jest sprytniejsza technika, żeby unikać overdrawa? No Z-buffer. Albo jakieś inne takie, prawda, jakieś podziały przestrzeni, żeby wiedzieć, co odrzucić. No ale no domyślacie się, że Z-buffer w tym przypadku może nie być optymalny, gdzie musielibyśmy jeszcze gdzieś do jakiegoś bufora na każdy piksel, jak coś rysujemy, prawda? No to nie.
Nie. Więc wydaje się, że trzeba bazować na tym Painter's algorytmie. Jedyne, co można by było zrobić, to tak jak wam powiedziałem wcześniej, skorzystać z tej właściwości, że jak zaczniemy rysować obiekty, które są wypukłe, to można ograniczyć ilość bleedów. I właściwie jak patrzyliśmy sobie też na wydajność tych efektów, to widzieliśmy, że większość czasu pochłaniało nam rysowanie, a nie transformację 3D. Tak? Więc widać, że jeżeli coś tu optymalizować, to zastanawiać się bardziej w tą stronę, jak ograniczyć ilość bleedów, jak ograniczyć to, co rysujemy. Tak? To można by było tutaj ugrać. Więc sortowanie, jak wygląda sortowanie? A prosta sprawa, trzeba jakoś uśrednić zeta, no a potem jest jakieś plus minus standardowe sortowanie, przy czym to sortowanie działa w ten sposób, tutaj zostało tak mocno uproszczone, że jak sobie sortujemy, to tak naprawdę zależy nam na tym, żeby jak najmniej przenosić rzeczy w tablicy, tak? Żeby jak najmniej rzeczy w tablicy, czy raczej nie w tablicy, tylko w ogóle w pamięci, żeby przenosić, to nie będziemy, to będziemy coś takiego sortować. Key index. Tak? No bo nie chcemy teraz w pamięci tych dużych, potencjalnie dużych obiektów przenosić, tak? Przy sortowaniu. Wystarczy nam, że po prostu policzymy sobie, tak, wypełnimy sobie to, co key, to będzie nasze Z na naszej ściany, a tablica na początku będzie od zera do ilości ścian, które chcemy narysować. Więc to nam jakąś permutację da. Tak, i później sobie ją odczytamy już, tak? Więc w ten sposób sobie zaoszczędzimy też troszeczkę czasu. Czyli warto zminimalizować po prostu te operacje, które się będą tutaj działy. No i ten kod też staje się wtedy, można go wyspecjalizować, bo wiemy, jaki jest rozmiar tego itema, który będziemy sobie przewalać tutaj, tak? W pamięci, więc to jakoś się tutaj ładnie optymalizuje, tak? Pewnie ta pętla to się optymalizuje tutaj do przeniesienia jednego długiego słowa, tak, dzięki temu. No, więc to też jest dociśnięte, więc tutaj chyba się więcej ugrać nie da. I co? No i na sam koniec oczywiście mamy to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli ten draw object. No to właściwie pokryliśmy wszystko, słuchajcie, jest 11. Więc dzisiaj, tak, ponieważ mamy ten wykład przesunięty, zaraz coś się tam będzie działo, w sensie jakiś konkurs będzie się odbywać, to może jeszcze parę komentarzy z mojej strony. W tym frameworku, który tutaj mam, jest jakieś obcinanie odcinków na przykład do okna wyświetlania, tak? Jest algorytm Younga-Barskiego zaimplementowany. Generalnie jest tam parę algorytmów z jakichś właśnie takich ciekawszych zaimplementowanych. No niestety wychodzi na to, że nie opłaca się. Tam jest za dużo roboty przy tym, więc gdyby nawet obiekt miał wyjeżdżać poza ekran, to po prostu lepiej go narysować uczciwie i po prostu obciąć to wyświetlarką do bitplanów, tak? Niech on tam trochę wyjedzie, albo w jakieś tam, prawda, albo jakieś takie proste odrzucanie ścian, że jak ta ściana jest całkowicie, znaczy no, nie opłaca się obcinać, tak? To jest jakaś taka pierwsza obserwacja. Co tutaj jeszcze ciekawego mam? No oczywiście obcinanie do bryły widzenia i tak dalej, to też całkowicie odpada. Rasteryzacja. No mamy algorytm malarza, ale wiem, że na wyższych Amigach ludzie stosowali też algorytm Scanline. Czyli rozbijamy trójkąty na linię i później sobie coś tam w linii robimy. Czy to byłoby wydajniejsze na 500? Nie inwestowałem w to czasu, ale podejrzewam, że nie. Tak, trzeba by było wykonać eksperyment polegający na tym, żeby spróbować Scanline'a zrobić. Tak? I co z tego ciekawego wyjdzie? Nie wiem, najprawdopodobniej nie będzie szybsze. To, co jest ciekawego do osiągnięcia w obrębie tych trójwymiarowych rzeczy. Kurczę, widzieliście demo Spaceballsów?
tam się działy ciekawe rzeczy z tymi obiektami. Więc po pierwsze, to co można robić, to można wypełniać te ściany jakimiś wzorcami. To taka pierwsza uwaga. Druga, że można traktować ścianę, czy jakby to, prawda, jak już mamy tego trójkąta, to nie po prostu brać, co robić, nie po prostu brać tego trójkąta i literalnie wkopiowywać do tego naszego buforu ekranu, tylko robić coś innego ciekawego i ludzie nazywają to jakoś specyficznie. To się nazywa Brush Vector, nie, jakoś inaczej. Chodzi o to, żeby mieć po prostu przygotowaną inny bufor i w tym buforze mieć przygotowaną statyczną teksturę. I po prostu tą teksturę jakby wycinać z tej tekstury ten trójkąt i kopiować na ekran. I powiem wam, że ta prosta sztuczka, jak się tylko potrafi na podstawie tego trójkąta policzyć dobrze miejsce w tej teksturze, z którego to wykopiowujemy, to może powstać bardzo nietypowy efekt, który przypomina troszeczkę coś takiego, jakby było odbicie lustrzane. Jakby jakaś tekstura ze środowiska się odbijała idealnie w tej ścianie. I to bardzo atrakcyjnie wygląda. Stencil vector, tak to się nazywa. To jest stencil vector. Ja tego stencil vectora nie zrobiłem. Więc to jest potencjalnie rzecz, którą można się pobawić. I to bardzo, bardzo atrakcyjnie wygląda, bo to patrzy się, o, teksturowanie na miejsce, prawda? No nie jest to teksturowanie. No, po prostu się wkopiowuje, w ścianę się wkopiowuje odpowiednią statyczną teksturę, tak? Gdzieś tam zrobioną z zewnątrz. Więc można kombinować, można redukować te wszystkie obliczenia związane z transformacjami 3D. Chociaż one tak naprawdę tutaj pokazałem, że one wcale nie zajmują. Widać, że to, co dominuje w tych obliczeniach, no to jest niestety rysowanie ścian. Więc pozostaje pytanie, jak zminimalizować tą liczbę krawędzi, jak zminimalizować liczbę plitów, żeby coś ciekawego wektorkami porysować na ekranie. Warto oczywiście jeszcze zwrócić uwagę na to, że można zrobić tak, że rysować tylko i wyłącznie na pojedynczym bitplanie i robić sobie motion blura, tak, wciskając poprzednie klatki na bitplany o niższych numerach. To też ładnie wygląda. Widzieliście to w efekcie anim, tak, w tym biegnącym ludziku. No to samo można zrobić do wektorków. Tak, i to chyba nawet w efekcie shapes jest wykorzystywane. Z takich rzeczy jeszcze, które... A ten stencil vector, to by się robiło właśnie wypełniając jakimś patternem? Nie. Po prostu traktujesz ten wielokąt, który tutaj policzyłeś, traktujesz jako maskę, z którą będziesz, według której będziesz wykopiowywał z tej tekstury na ekran. I to wszystko, tak? I to atrakcyjnie wygląda. Mhm. Czy jeszcze coś? Okej, okay, to znaczy się, no bo jak to jest? Mamy już grudzień, no nie? I to nawet nie początek grudnia, tylko 10 grudnia, więc coś tam już musi zacząć wam świtać w głowach, prawda? Bo to jak to jest, że co? Że za tydzień się widzimy zdalnie, niestety. Będzie coś o dźwięku i o muzyce, postaram się opowiedzieć, ale chyba tak, ale co, ale już tam na początku stycznia to już coś trzeba było pokazać, no nie? No, to jest pierwsza uwaga, a druga uwaga, że ja jeszcze nie opowiedziałem o paru ważnych rzeczach, ale chyba warto by było wspomnieć o tym, że są jakieś takie dwa programy użyteczne. Jeden program użyteczny do eksperymentowania z jakimiś placeholderami na grafikę do efektów. To jest program, który się nazywa GraphX. GraphX 2, tak? Który przypomina trochę Deluxe Painta Amigowego. Tak. Chciałam powiedzieć, że on bardzo fajnie działa, jak się ma, ja mam ten kwadrat dotykowy nad kadrem. A, no to... Bardzo fajnie. Aha.
Okazuje się, że oprócz, jeżeli chodzi o rzeczy związane z muzyką, ale wy raczej muzyką się nie będziecie zajmować, to na Linuxa tam nie tylko, chyba na większość systemów, jest port ProTrackera, klasycznego amigowego, ProTracker, tak? I on wygląda dokładnie tak samo jak na Amidze, verbatim, jeden do jednego piksele. Tylko że jest przyportowany, no ale jeżeli kogoś taki interfejs odrzuca, to jeszcze jest Milky Tracker. Więc te rzeczy są do muzyki. Co jeszcze do grafiki nam się by przydało? Milky Tracker to chyba jest taki kombajn wielki. Tak. To znaczy się problem jest taki, że my już się natknęliśmy z JazzCutem na taki problem, że jak zaimportowaliśmy jego moduł do Milky Trackera i później zrzuciliśmy znowu na dysk i zaczytaliśmy to do naszego playera, to coś się krzaczyło. Więc jest jakieś drobne niekompatybilności między nimi. Więc żeby coś na pewno działało, to trzeba testować, to trzeba modyfikować w tym. W tym można sobie podejrzeć, ale tak naprawdę wracamy do ProTrackera. Z programów, które znajdują jeszcze zastosowanie i są przydatne, no to już przede wszystkim widzieliście, że tam część skryptów jest popisana w czym? W Pythonie i w Golangu. Więc no Golang jest taki jaki jest, ale co? Nie, ja bardzo lubię Golanga, prawda? Ale nie wszystko jest na niego przeportowane, ale chyba generalnie w tą stronę idziemy, żeby przeportować to wszystko na Golanga. No to mam jakieś narzędzia popisane i te narzędzia korzystają z biblioteki Pillow, tak, i to jest Python. A więc ten Pillow to jest tam, no, do grafiki. No tam, znaczy te obrazki, tam można robić różne transformacje na tych obrazkach, coś tam ciekawego można robić. To taka rzecz, która mi się przydaje. Druga rzecz, która mi się przydaje, to jest Image Magic, tak się chyba to nazywa, Image Magic, i on ma takie strasznie użyteczne narzędzie, które się nazywa Identify. I ono nam dokładnie tam mówi, co to jest za grafika, ile ma kolorów i tak dalej, bo do czego ja używam tego? Tego tak, żeby wstępnie zobaczyć, w jakim formacie jest ten obrazek, jak mi się coś nie zgadza. W Grafixie często muszę paletę poprawiać. Mogę sobie coś narysować, jakiś placeholder, ale często trzeba poprawić paletę w takim sensie, że tam pamiętacie, że jak są sprite'y, to w tej palecie one tam muszą być na odpowiednich pozycjach, więc tam jak są takie narzędzia do manipulacji paletą, to można sobie numery kolorów wymienić. Znaczy się nie tylko kolory w palecie, ale też wszystkie wartości pikseli można wymienić, tak? Więc to jest dobre do tego, żeby sobie tą paletę tam usortować, tak, żeby można było ją wepchnąć w ten sprzęt, tak? Więc on jest przydatny do tego. Ten Identify się przydaje i jeszcze się przydaje OptiPNG. Rzadko się ten OptiPNG, ale jak już sobie zrobicie jakiś obrazek, to tym OptiPNG można go przelecieć, żeby po prostu mniej miejsca na dysku zajmował i prawda, wtedy się to wrzuca jako commit. Do tego Identify'a to warto dopisać tam, żeby używać swojego verbose. I to jest z grubsza. Bo tak bez tego to niewiele pomaga. No. I to jest tak z grubsza ten zestaw narzędzi, z którego ja korzystam. No oczywiście jakimś tam jeszcze narzędziem jest ten processing, w którym można sobie coś tam prekalknąć, tak? Więc prekalkuję w processingu albo prekalkuję w Pillow plus Pythonie. Tak, tym robię prekalki. Grafiksem albo rysuję, albo upewniam się, że grafika jest w porządku. W ProTrackerze, co prawda o tym na razie nie wiemy, ale można dodawać specjalne komendy E81, które tam generalnie chyba E8X, tak? Które mogą być znacznikami synchronizacyjnymi. Także możemy sobie to przeczytać, albo po prostu mamy dostęp, znaczy jak mamy do trackera, to po prostu mamy dostęp co klatkę do tego, co on gra, więc tam będziemy dużo wiedzieć. Popatrzymy sobie, jak będziemy mówić o muzyce, tak? Skąd potencjalnie można wyjąć dane do synchronizacji, tak? A
Wydaje się, że też jest taki ruch, że będziemy tam od pewnych rzeczy odchodzić, jeżeli chodzi o synchronizację, więc być może jakiś będzie się trzeba zastanowić, z jakiego narzędzia brać ścieżki do animacji efektów. W sensie parametry sterowania do efektów. Tak, no bo to można to zrzucić jako tablicę, jakoś tam skompresować, jakąś delta compression i to powinno jakoś tam sensownie jakimś delta compression plus RLE, żeby się nie narobić, prawda? I można by było sobie tak brać właśnie parametry sterowania efektów, jeżeli chcemy mieć jakieś takie zupełnie nieliniowe, tak? Coś, czego się łatwo nie interpoluje. No może, no nie wiem, tak czy siak. A te narzędzie się przydaje. Tak. No i to chyba tym akcentem chciałbym skończyć te dzisiejsze zajęcia. Macie jakieś pytania? No. Widział pan to, co na Discordzie,